słoneczko świeci, ptaszek kwili, może byśmy smalcu naważyli. Hej, witajcie w kuchni kwasiora. Tematem dzisiejszego odcinka jest smalec, jak to dumnie brzmi. Jest to jeden z filarów, czy też fundamentów kuchni polskiej, polskiej przedwojennej, czy daleko staropolskiej. Coś, co nam Polakom towarzyszy w zasadzie od zawsze. Tak wiem. Większość z Was, większość gospodarstw domowych, gospodyń czy też kucharzy ma w swych annałach przepisy na smalec. To nie jedyny wyjątkowy, najpyszniejszy na świecie, więc nawet nie śmiem stawać z Wami w szranki w tym temacie. Chciałbym jeno pokazać swój przepis na smalec. Moim zdaniem najlepszy smalec na świecie, najlepszy jaki miałem przyjemność robić oraz kosztować. Zaczynamy więc! Deska, jak widzicie, obfituje w różnego rodzaju kawałki wieprzowiny. Jest tutaj boczek, jest tutaj słoninka, jest tutaj pachwina oraz podgardle. Wszystkiego tutaj jest mniej więcej po tyle samo, oprócz słoniny. Słoninki jest połowa tego co reszty, czyli tak na przykład na kilogram boczku, podgardla oraz pachwiny, pół kilograma słoniny. Dlaczego taka różnorodność mięs? Ano dlatego, że każda część wieprzowiny smakuje deczko inaczej i teraz połączenie tych wszystkich smaków jest gwarancją dobrego smalcu. Dalej, śliwki suszone, niewędzone. Zamiast śliwek z powodzeniem użyjcie suszonej żurawiny na przykład, będzie wybornie. Dalej majeranek, odrobina tylko czosnku, cebula oraz kwaskowe jabłka. Zaczynamy od pokrojenia tłustego mięsa najpierw, czyli słoniny oraz podgardla w drobną kostkę. Tłustości mam już pokrojone, zacznę teraz je rozpuszczać, a w tym czasie dalej będę kroił te bardziej mięsne kawałki wieprzowinki. Wytapianie smalcu zaczynajcie zawsze na zimnej patelni czy też garnku. Dzięki temu temperatura powoli będzie podnosiła się, a tłuszczyk będzie miał czas spokojnie się wytapiać. Gaz też nie powinien być zbyt duży, średni lub mały. Całe mięso jest już pokrojone, zajęło mi to około kwadrans, może 20 minut. Sprawdźmy, co dzieje się tutaj. Chodźcie, słoninka zaczęła się wytapiać, zrobiły się tak zwane białe skwarki i to już jest czas, że można dorzucać chudsze części do smalcu. Mieszając całość, pamiętajcie, aby co jakiś czas odskrobywać te lekko poprzypalane kawałeczki z dna, ponieważ nie ma chyba nic gorszego niż smalec z tym takim nieprzyjemnym posmakiem spalenizny. W porządku, wrzucam teraz resztę mięsa. Wytapiam dalej smalec. Czas topienia jest długi w zależności od tego, jaką ilością mięsa dysponujemy. W moim przypadku, wydaje mi się, godzina czasu to będzie minimum. Ogień cały czas pozostaje średni i mieszam smalec co jakiś czas, aby się całość nie przypaliła. Na tym etapie można mięso delikatnie posolić. Pamiętajmy jednak, że ostateczne solenie odbędzie się dopiero na samym końcu. Całość topi się, a w tak zwanym międzyczasie pokroję teraz śliwki oraz cebulę. Cebulę w średniej wielkości kostkę, a śliwki w drobną kostkę. No i proszę, ten krótki listopadowy dzień chyli się ku końcowi. Smalec topił się 2 godziny, cierpliwość się jednak opłaciła. Pięknie wygląda, pięknie też pachnie. Jest gotowy, aby dodać do niego pokrojone cebulę oraz suszone śliwki. Kwadrans za nami, czas teraz na jabłuszka. Muszę je obrać ze skóry oraz zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Ilość jabłek taka sama jak cebuli. Na 1 kg mięsa jedno dorodne, kwaśne jabłuszko. Mmm,
wspaniale, ale do pełni szczęścia brakuje nam już tylko kwadrans, a w zasadzie jabłuszkom, aby poddusiły się w garnku razem z resztą tych wszystkich smakołyków. Na 5 minut przed końcem gotowania dodaję majeranek, czarny pieprz, oraz czosnek przetarty na tarce. Co jak co, ale zapach jest fenomenalny, zwabił mnie on tutaj, sygnalizując, że całość jest już gotowa. Spójrzcie tylko. Można to przelewać teraz do naczynia właściwego. W moim przypadku będzie to gliniana faska, ale zanim to zrobię, muszę część przelać do tych oto słoiczków. Jak widzę, tutaj w lampce skończyło się paliwo, a zbliża się noc. Zagęszczam ruchy. I tym sposobem smalec kwasiora jest już gotowy. Ma piękny kolor, zniewalający aromat, a smak, to już musicie przekonać się sami, robiąc sobie tą wspaniałość w domowych zaciszach. Są tutaj cztery gatunki wieprzowiny. Cebulka, cała masa majeranku, kwaskowe jabłuszka. Gdzieś tam w tle przemyka smak czosnku oraz magia w postaci suszonych śliwek. Coś wspaniałego. Słoiki są dla patronów. Słowo teraz do was, moi kochani. Dbacie o kuchnię kwasiora? Kuchnia kwasiora zadba też o was. Cztery słoiki, czterech patronów. Bliszta, Szlachta 05, Pater oraz Paweł, który chciał pozostać anonimowy. Gratuluję wam bardzo serdecznie. Życzę oczywiście smacznego. I dajcie znać w wolnej chwili, jak smakowało wam to cudo. Dzień się kończy, słuchajcie. Coraz ciemniej. Także i mi pora żegnać się z wami. Pozdrawiam. Trzymajcie się, hej.